Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby urodzone 13 marca. Moi drodzy, niezależnie od tego, ile macie lat, kiedy dokładnie przyszliście na ten świat, ważne jest tutaj to, że 13 marca świętujecie swoje urodziny. I dla Was wszystkich będzie taka ogólna wróżba urodzinowa. Mam nadzieję, że usłyszycie tutaj przydatne informacje bądź coś, co Was tak podbuduje na duchu, dlatego że macie dwójkę kielichów, czyli bardzo fajna, bardzo korzystna karta. Co ona oznacza? No przede wszystkim dla osób samotnych może być zapowiedzią spotkania partnera. Partnera takiego równorzędnego, osoby, która będzie Was szanowała, będzie miała w życiu podobne priorytety, będziecie podobnie patrzeć na świat, więc to jest taki związek harmonijny, związek, gdzie wzajemnie się sobą opiekujemy, gdzie znajdujemy poczucie bezpieczeństwa, gdzie po prostu czujemy się dobrze, czujemy się na miejscu. Może ta karta oznacza znalezienie tak zwanej bratniej duszy. Bratnia dusza oczywiście nie musi pretendować do roli naszego partnera w związku. Może to być po prostu dobry przyjaciel, przyjaciółka, osoba taka wspierająca dla nas na co dzień, z którą po prostu będziemy mogli się dzielić swoimi rozterkami, problemami. Łatwiej wtedy po prostu iść przez życie, jeżeli mamy w swoim otoczeniu taką osobę. Dla związków ta karta często zapowiada takie początki, czyli poznajemy kogoś, dopiero wchodzimy w tę fazę wzajemnego poznawania, ale już na tym etapie czujemy taką bliskość, pewną jedność. Czujemy, że po prostu idziemy w tym samym kierunku, że będzie nam razem po drodze. Może mówić również czasem o małżeństwach, o zaręczynach, o popchnięciu jak gdyby relacji dwojga ludzi w taką bardziej formalną, bardziej poważną formę. Czyli takie bardziej, powiedziałabym, większe zaangażowanie się w ten związek również, jakieś właśnie radosne wydarzenia związane ze związkiem, jak na przykład zaręczyny, czy wręcz już małżeństwo. Więc takie właśnie pójście o krok naprzód. Może to być również wszelkiego rodzaju partnerstwo, czyli sytuacje, w których my współdziałamy z innymi ludźmi. Ta karta nam mówi zdecydowanie, że wszelkie formy partnerstwa są dla nas korzystne, czyli tutaj warto właśnie oprzeć się na pomocy innych ludzi, nie warto być taką Zosią Samosią, tylko po prostu nawet jeżeli tego potrzebujemy, to w określonych sytuacjach poprosić o tę pomoc i na pewno ją otrzymamy. Wszelkiego rodzaju spółki, wszelkiego rodzaju wspólne projekty realizowane z innymi osobami. To będzie to, co przyniesie nam korzyści, co okaże się po prostu dla nas opłacalne, okaże się dobrym wyjściem. Zresztą patrząc na tą kartę, przypomina mi się takie stwierdzenie, takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego. W tym wypadku dwie osoby wchodzą w grę, w dwójce kielichów, ale chodzi o to, że po prostu działając w pojedynkę nie osiągnęlibyśmy tyle, co działając wspólnie, czyli współpracując. I to się odnosi do wszystkich sfer Waszego życia, czyli zarówno może to być właśnie taka współpraca partnerska na poziomie uczuciowym, czyli no po prostu dobre dogadywanie się z Waszym partnerem, z osobą, z którą jesteście w związku, ale też porozumienie z członkami rodziny na przykład, załagadzanie konfliktów, że tak powiem, tam gdzie było coś nie tak, osiągnięcie porozumienia, pójście po rozum do głowy i stwierdzenie, że po co się kłócić, skoro wspólnymi siłami łatwiej można po prostu pewne rzeczy osiągnąć. Na gruncie zawodowym również, czyli wszelkiego rodzaju spółki, tak jak powiedziałam wcześniej, ale też jeżeli pracujecie w zespole ludzi, no to taka ścisła współpraca z Waszym kolegą, koleżanką z pracy i to będzie owocne. Możecie pracować nawet nad jakimś wspólnym projektem. Możecie tutaj w tej karcie nawet pracować z takim Waszym partnerem życiowym. Bo to często właśnie pokazuje też taką sytuację, kiedy po prostu osoby, które są ze sobą partnerami, są ze sobą po prostu w związku, są partnerami w życiu takim uczuciowym również, mogą na przykład wspólnie otworzyć jakąś działalność gospodarczą, firmę, czy po prostu na przykład poznają się w pracy, razem pracują gdzieś tam na etacie, dobrze im się ze sobą współpracuje, no i ta współpraca jest przeniesiona też na życie uczuciowe. Jeżeli chodzi o kwestie
zdrowotne. Moi drodzy, w dwójce kielichów warto zwrócić baczną uwagę na organy parzyste w naszym organizmie oczywiście, jak na przykład uszy, ale też dwójka kielichów nam pokazuje tutaj możliwe problemy z żeńskimi organami płciowymi, czyli też, drogie panie, urodzone 13 marca, robimy badania. Nawet jeżeli nic się nie dzieje, warto te badania po prostu powtarzać profilaktycznie raz na jakiś czas, żeby nie mieć tutaj żadnych wątpliwości, że wszystko jest w porządku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, moi drodzy. Składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszych urodzin. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo miłości, pieniędzy, wszystkiego tego, czego Wy byście sobie życzyli oczywiście, tego, czego byście w Waszym życiu chcieli, aby to do Was właśnie przyszło. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie, pozdrawiam gorąco wszystkich widzów, do zobaczenia i do usłyszenia.